słuchajcie, wszyscy, którzy interesują się MMA, nie popierajcie, nie czytajcie MMA Rocks. MMA Rocks jest nierzetelne, nieuczciwe. Tak jak Eminem zdisował Ronda Rousey, tak trener Okniński zdisował nasz portal. Odniesiemy się na pewno do jego zarzutów, ale zanim to zrobimy, porozmawiamy o tym, czy gala M1 w Pekinie była tajnym elementem do rosyjsko-chińskiego porozumienia energetycznego, o gali UFC w Austin, amerykańskiej stolicy hipsterów, o seminarium zakładania balachy na Fighters Arenie w Bełchatowie, mieście tak odmiennym od Austin, że bardziej się nie da. Kurczę, czegoś w tym scenariuszu brakuje. A tak, za mało tu KSW, nie za to nam przecież płacą do cholery. Spiskować na szkodę szerokopolskiego MMA. Będziemy dziś w gronie czterech osób. Ja nazywam się Tomasz Marciniak, a ze mną są nazwane degeneratem i lichwiarzem Paweł Kowalik. Cześć, Paweł. Ja chcę tylko zaznaczyć, że zostałem wmanewrowany w tą szczękę i przyszedłem tutaj delikatnie się spotkać z kolegami, a nie nagrywać audycję. Ja przyszedłem deprawować ludzi tutaj ziołem, a nie nagrywać audycję. Dzień dobry. Nazwany szpionem Wojsław Rysiewski. Bardzo mi miło. Oraz nijak nie nazwany, ale to tylko dlatego, że nie mieszka w Warszawie, Piotrek Pędziszewski. Pozdrawiam wszystkich. Zaczniemy od wydarzeń z dnia dzisiejszego, od gali M1 Battle in Celestial Empire w Pekinie. Dwóch Polaków, dwóch ciężkich walczyło na tej gali. Marcin Tybura w pierwszej rundzie pokonał Denisa Smoldarewa. Ja przyznam się, że z natłoku obowiązków jeszcze nie zdążyłem nadrobić tych walk, więc... Paweł, kręcisz tak głową, bo ty nic nie robisz oprócz siedzenia. Więc mogłeś to obejrzeć, ale wiem, że bardziej kompetentną osobą do skomentowania walki Marcina Tybury jest Wojek, więc lecisz. Dziękuję za to docenienie mojej wartości, moich wypowiedzi. No cóż, Marcin zrobił to, co robi najlepiej. Co prawda był taki moment, że faktycznie dał się obalić Denisowi Smoldarewowi, ale gdy ten zaatakował dźwignią na nogi, Marcin całkowicie zdominował go w parterze i właściwie nie dał no, mu żadnych szans. Dosiadł plecy, ładnie zapięte duszenie, najpierw jeszcze bez chwytu za głową, tylko ręka w rękę, a potem już przejście do tego pełnego duszenia. Nie wydaje mi się, żeby ktoś w tej chwili z dostępnych zawodników na świecie mógł się przeciwstawić Tyburze. On z taką łatwością rozjeżdża tych rywali, że no jest to niezwykle imponujące i myślę, że wszyscy tylko czekamy na to, aż uwolni się z tego kontraktu z M1, żebyśmy mogli go oglądać w UFC. Czyli podpisujesz się pod tezą, że... Albo w KSW, tak. Czyli podpisujesz się pod tą tezą, że jest to najlepszy ciężki poza UFC. No nie wiem, jak Witali Minakow. Podobno przygotowuje się tak jak kilka person związanych z polską sceną MMA do kariery politycznej. No to ciekawe. Szczerze mówiąc, nie słyszałem tego, ale no, cały czas Witali Minakow jest zawodnikiem będącym poza UFC. Myślę, że to by było wyzwanie dla Marcina Tybury, ale poza nim, no nie wiem, Kongo, Wołkow z tych czołowych zawodników Bellatora nie stanowiliby chyba dla Marcina problemu. A poza nimi nie widzę w ogóle jakichś ciekawych nazwisk, także myślę, że jedyna droga przed Marcinem to jest UFC. A wasza ocena, czy to jest faktycznie tak dobry zawodnik, że oprócz Minakowa nikt nie jest dla niego wyzwaniem poza największą organizacją na świecie? No myślę, że tak. No, nie ma tutaj co chyba ukrywać, że waga ciężka nie skupia wokół siebie jakiejś niesamowitej puli talentów. Także jeżeli ktokolwiek wybija się, a Marcin na pewno wybija się ponad, no ponad tłum, że tak powiem, i umiejętnościami, także no nie trudno o taką ocenę, myślę. No, to naprawdę, gdyby to była każda inna waga, to można by się zastanawiać, ale tutaj no naprawdę mało jest takich perełek jak właśnie jak Tybura, także no także tak jak powiedziałeś, czekamy po prostu, aż się uwolni z rosyjskich szponów. No tak, Jason Coles, jeszcze taki znany tutaj analizator talentów w MMA, umieścił Marcina Tyburę wśród czterech zawodników, którzy jego zdaniem mogą zdobyć tytuł UFC w przyszłości obok Gregora Gillespie, Pawła Witruka i Magomeda Bibulatowa. Paweł, jak myślisz, kiedy realistycznie możemy się spodziewać tego, że z tych szponów M1 Marcin Tybura zostanie wyrwany? Ja podejrzewam, że kontrakt w UFC już czeka i w każdej chwili Marcin taką ofertę by dostał, ale obawiam się, że ten kontrakt jego z M1 jeszcze trochę go podtrzyma i jeszcze dwie walki będzie musiał stoczyć. Z tego, co ja rozumiem, jego kontrakt to musi stoczyć jeszcze dwie walki
No i pewnie będzie to, będą to, albo to będzie rewanż z Damianem Grabowskim, albo to będzie walka z Satoshi Mishim, albo walka z Sergiejem Haritonowym. To będą trzy z dwóch. To z tych trzech możliwości będą moim zdaniem dwie walki Marcina Tybury. Jeśli obie wygra, to wtedy pójdzie do UFC i moim zdaniem wtedy pójdzie na taki dość lukratywny kontrakt. Czy Rosjanie naprawdę twoim zdaniem byliby chętni do zestawienia rewanżu z Damianem Grabowskim? Już przy okazji pierwszej walki mówiliśmy, że no, wtedy to faktycznie miało wszelki sens, bo jeden był mistrzem, drugi zwyciężył turniej, ale wszyscy tutaj żałowaliśmy, że ta walka odbyła się w Rosji. Myślisz, że to być może tutaj też wiadomo, że M1 jakoś puszcza sobie oczko razem z KSW, czy to może byłby element jakiejś transakcji związanej? Znaczy ja akurat nie wierzę w to, że M1 z KSW się dogadają na jakąkolwiek transakcję, wiązaną, niewiązaną. Po prostu się nie dogadają, bo tutaj biznesy moim zdaniem to nie do końca grają po obu stronach, żeby taka współpraca była. A gdzieś słyszałem, że jest taka możliwość, że wszystko właściwie pewnie zależy też od tego, co się wydarzyło dzisiaj w Pekinie, czyli wygrane Grabowskiego i Haritonowa ustawiają ich w gronie kandydatów do walki z Marcinem Tyburą. No i jest jeszcze Satoshi Ishii, który jest moim zdaniem najtrudniejszym z tych rywali. Stylistycznie jest bardzo, bardzo niewygodny też dla Marcina. No tak, takiego judoka jak Satoshi Ishii na pewno ciężko będzie rzucić. Ja też widziałem plotkę, która krążyła na Twitterze, propagowana przez Sama Kaplana, byłego matchmakera Bellatora, że z tego co słyszał, Marcin Tybura ma być wolny w styczniu. Rozmawiałem z bossem i mówił mi, że to absolutnie nie ma, jest w nim zero prawdy, więc tutaj musimy niestety wylać kubeł zimnej wody na te plotki, ale generalnie wszyscy jesteśmy zgodni, że Marcin Tybura, no oprócz tego, że niechybnie czeka go UFC, to chyba też 2014 to jest chyba trzecie jego zwycięstwo. Poważny kandydat do zawodnika roku, Wojek, co sądzisz? No bez wątpienia, tak. Myślę, że oczywiście cały czas jest w gronie tych mocnych kandydatów Asia, która, no, którą czeka pojedynek z absolutnie topową zawodniczką numer tam, nie wiem, 2 czy 3 na świecie w tej chwili. Nie pamiętam, więc ona ma pewnie szansę. Poza tym no, nie potrafię wskazać jakiegoś lepszego kandydata niż Marcin Tybura. No Marcin Held, tak, ale on na razie chyba no trzeba by rozważyć, tak, jak ta siła rywali, ale myślę, że jednak w tej chwili wyżej postawiłbym Tyburę, a no widziałbym, że ewentualnie Asia może przeskoczyć te osiągnięcia Marcina. No tak, ja też po jakiejś pobieżnej analizie zawęziłem tą krótką listę, jeżeli chodzi o potencjalnych kandydatów do Fightera Roku, do tych trzech nazwisk właśnie: Tybura, Held i Jędrzejczyk, jeśli udaje się wygrać z Gadelią. Drugi Polak, który walczył w Pekinie, Damian Grabowski, wygrał w trzeciej rundzie z znanym i lubianym w Polsce Konstantinem Głuchowem. Znowu, ja jestem do tyłu, jeżeli chodzi o M1, więc poproszę kogoś z was o opinię. Jak to wyglądało do momentu tego podania? Czy Damian miał problemy ze sprowadzeniem Głuchowa, czy jednak była tam kontrola w parterze, tylko nie mógł znaleźć poddania? No to była taka walka, której Damian całkowicie nie dominował, bo były momenty, że oddawał pozycję z góry, chociaż samemu udawało mu się obalać Głuchowa. Trochę przypomina pojedynek Damiana z Garnerem, gdzie tam sporo działo się w klinczu i Damian w takim swoim stylu brudno boksował, zamęczał rywala. Ostatecznie, gdy w trzeciej rundzie udało mu się zdobyć i ustabilizować pozycję z góry, duszenie trójkątne, to jest jedna z jego firmowych technik, i udało mu się poddać Głuchowa. Prowadził bardzo wyraźnie na punkty, chociaż sędziowie też troszkę mu nie pomagali, bo były tam próby podnoszenia akcji z dosiadu, ale koniec końców pewne, przekonujące zwycięstwo z Głuchowem, który naprawdę jest solidnym tutaj nazwiskiem na europejskim rynku i bardzo dobry powrót polskiego pitbulla po tej porażce z Tyburą, który też otwiera mu no, jakieś ciekawe opcje na przyszłość. Myślę, że pewnie nie od razu ten rewanż z Tyburą, też nie sądzę, żeby Damian jakoś do tego dążył, żeby obaj w ogóle do tego dążyli, bo i po co. Ale
gdyby na przykład teraz Tybura zawalczył z Ishim, to myślę, że dobrze by było, jakby M1 wróciło do tego pomysłu zestawienia Grabowskiego z Haritonowem, który, co prawda nie widziałem całej walki Sergeja, ale nie wyglądał generalnie tam najlepiej i bardzo szybko się zmęczył i myślę, że to by było bardzo ciekawe nazwisko na rozkładzie dla Damiana. Jest tutaj propozycja walki z Marcinem Tyburą, jest propozycja walki z Sergiejem Haritonowem, ale przy okazji ostatniego, musimy wrócić do tego w końcu, taka natura strony, przy okazji ostatniego KSW rozmawialiśmy, że Damian Grabowski potencjalnie byłby cennym tutaj nabytkiem dla naszej rodzimej organizacji w wadze ciężkiej, teraz kiedy nie blokują go różne klauzule w M1. Paweł tutaj wylał też, wracając do tej metafory raz użytej, kubeł zimnej wody na współpracę M1 z KSW, ale nie wiem, Wojek, czy jesteś w stanie dać nam odpowiedź, czy współpraca w zakresie zakontraktowania Damiana Grabowskiego byłaby czymś możliwym? Myślę, że jak najbardziej. No, Damian utrzymuje bardzo dobre stosunki z właścicielami KSW. Kwestia jest tylko dogadania spraw finansowych. Ani Damian, ani nigdy właściciele KSW tego nie ukrywali, że to był ten element, który spowodował, że wcześniej obie te strony nie doszły do porozumienia. Myślę, że no wszystko zależy, tak? Jakie są teraz wymagania Damiana i ile w stanie jest zapłacić KSW za jego usługi. Piotrek, czy potencjalnie walka Grabowski kontra Bederf interesuje się bardziej niż dowolny rywal ściągnięty z zagranicy? Znaczy, no to wszystko zależy oczywiście od klasy rywala, tak? No ale jeżeli to miałyby być powtórki takie jak no, Holtz Gracie, który poza nazwiskiem praktycznie dużo nie reprezentuje, czy właśnie Asplund, czy inni tego typu obieży światy, no to oczywiście, tak, do tego oczywiście trzeba jakby dodać, że Damian jest, no, świetnie wypada na mikrofonie, fajnie się wypowiada w mediach, walczy też bardzo dobrze, także no wszystko się składa, powiem, w idealną całość, tak. Dla Karola byłoby to naprawdę duże wyzwanie. Oni są od lat praktycznie w tej czołówce polskiej wagi ciężkiej, także pod każdym względem taka osoba w KSW byłaby świetna. Pytanie tylko oczywiście, jakie priorytety sobie stawia Damian, ale no myślę, że jakby trafił do KSW, to naprawdę ani fani, ani KSW, ani Damian na tym by źle nie wyszli. No i na tym możemy skończyć nasze krótkie podsumowanie M1 gali w Pekinie. Niespodziewanie Rosjanie z pozycji outsidera stali się chyba pierwszą organizacją, która była w stanie, zagraniczną organizacją, która była w stanie zorganizować galę w państwie środka. Nie udało się to UFC, nie udało się to ONE FC. ONE FC ma zakontraktowaną galę dopiero w grudniu, więc no tutaj Vadim pokazuje, że jest całkiem zręcznym promotorem. Jeżeli chodzi o inne gale z tego weekendu, UFC Fight Night w Austin w stanie Texas, walka wieczoru, Frankie Edgar pokonuje Cuba Swansona 4:57 w piątej rundzie, najpóźniejsze skończenie w historii UFC. Cub Swanson tym samym, jak ktoś przytomnie zauważył na Beatdown After the Bell, został zawodnikiem, który został zarówno najszybciej znokautowany, jak i najpóźniej skończony. Przywołując 8-sekundowy knockout Jose Aldo na Kalifornijczyku. Wojek, ty cały czas zajmujesz się sędziowaniem. Jak odnosisz się do tego, że sędziowie tutaj nie widzieli ani jednej rundy 10-8 dla Edgara? No, jakoś mi to nie dziwi, no bo taka jest praktyka w Stanach, moim zdaniem błędna i nic się nie zmienia w tej materii. Możemy sobie tutaj rozmawiać w szczęce na ten temat, ale chyba nikt w Stanach nas nie słucha i dlatego nadal pojawiają się tylko rundy 10-9. Herdin nas słucha. No tak, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Herbadina, wiem, że on jednak jest tego zdania, że powinno się, o ile nie przepada za rundami 10-10 i nie jest ich zwolennikiem, to no, sam z nim jakby przepunktowałem walkę, walkę Michała Materli z James Sivą, gdzie Dean wypunktował jedną rundę 10-8. Taką, no myślę, podobną trochę, która mogłaby spokojnie tutaj się, jakby no, podobnie można było wypunktować jedną z tych rund w walce Edgara ze Swansonem, więc wiem, że Dean ma też takie ambicje, żeby to zmieniać. Na razie, jak widać, szczególnie w Teksasie, gdzie tam też konekcje jakieś rodzinne, polityczne mają znaczenie w tej komisji i są sędziowie, którzy już dawno powinni
po prostu przestać tam sędziować, no to tam akurat to był ostatni stan, gdzie bym się spodziewał jakiegoś zdroworozsądkowego podejścia w tym temacie. A jak myślisz, w związku z tym, że ta UFC stara się być coraz bardziej takim globalną organizacją, która zajmuje się MMA na najwyższym poziomie, to i dojdzie do pewnego konfliktu. No nie, oczywiście bardzo mało krajów ma tak silne lokalne sceny jak Polska, ale tutaj kultura sędziowania, można powiedzieć, jest zgoła odmienna. Wystarczy przypomnieć wszystkie te komentarze, które wytykały Leszkowi Pawlędze rundy 10-8 na KSW, ale u nas się sędziuje inaczej, tak? I co jeżeli ta mityczna gala UFC w Polsce dojdzie do skutku i będą tam polscy sędziowie, przynajmniej w jakimś ograniczonym zakresie, i przyjdzie Mark Ratner i będzie weryfikował ich karty punktowe. Jak myślisz, co wtedy może się stać? No niestety obawiam się, że stanie się to samo, co z Lancem Gibsonem, który, już nie pamiętam, czy on 10-8, czy za 10-10 został skasowany z sędziowania w Kanadzie na galach UFC. No, obawiam się, że po prostu UFC dostosuje, czy wprowadzi taki wymóg, dobierze tak sędziów, że oni będą w każdej rundzie niezależnie zawsze dawać 10-9 w jedną albo w drugą stronę. Na szczęście jest komisja w Polsce, która może to zweryfikować i ona da dobrych sędziów, którzy potrafią sędziować we właściwy sposób. Najlepiej to potrafię sędziować walki własnych kolegów klubowych, jak są. Zaraz, nie piłem do tego. Ja do tego wcale nie miałem nic takiego na myśli. Chodziło mi o sędziów MMA, tak. To żeby nie było akurat ta sytuacja, do której się odnosiłem, wiem, że sędziowie tam zostali przymuszeni do tego, żeby sędziować walki swoich kolegów klubowych, chociaż nie chcieli. Skończyło się... Bronili się kurwa nogami i rękami. Skończyło się tak, że w sumie odwali jako sędziowie dobrą robotę, skoro się w pełni zgadzam. Wracając do Frankiego Edgara, świetne tempo jego walki, zbliżył się do naprawdę dobrych statystyk, do tych mitycznych statystyk Keina Velasqueza, kiedy zdobywał ponad 10 obaleń i ponad 100 znaczących ciosów. Tutaj było 7 obaleń, 93 znaczące ciosy mu policzył Fight Metric, ale naprawdę świetna dyspozycja byłego mistrza wagi lekkiej i oglądając tą walkę, oglądając jak sobie poradził z tak doświadczonym i obitym zawodnikiem jak Cub Swanson, pytanie rodzi się samo, jak by Frankie Edgar radził sobie z czołówką tej dywizji. Wiadomo, jak mu poszło z Jose Aldo, nie poszło mu najgorzej, ale są jeszcze Chad Mendes, no i jest ten Conor McGregor, tak, Piotrek, kiwasz brwiami. Na pewno masz silną opinię na ten temat. Znaczy nie, oglądaliśmy tą walkę z Pawłem jeszcze przed przyjściem tu na Szczękę. No i oboje stwierdziliśmy, że Frankie Edgar w tej dyspozycji z dzisiaj, no naszym zdaniem bije Jose Aldo, tak? Naprawdę Jose Aldo. No naprawdę wyglądał fenomenalnie, tak? Zawodnik, który przez 25 minut praktycznie przez cały czas pracuje. To nie jest tak, że w tej walce nawet kiedy kontrolował z góry, tam jest cały czas ruch, tam jest cały czas praca, szukanie przejścia pozycji, małe ciosy. Naprawdę cały czas jest wrzucony jakiś tam bieg, cały czas jest praca, to jest fenomenalne. Naprawdę w jaki sposób ten zawodnik potrafi się w pierwszej rundzie wybadać przeciwnika, potem dostosować praktycznie styl. Jest ten taki fajny moment, kiedy Paweł mi teraz zwrócił uwagę, kiedy narożnik po pierwszej rundzie mówi mu, co ma robić i praktycznie dalsza walka jest po prostu kopiuj wklej tego, co o nim powiedzieli, tak? To jest Franki ma tą niesamowitą umiejętność, żeby się dostosować i naprawdę znaleźć sposób. Także myślę, że naprawdę z tą czołówką jak na moje, naprawdę z Jose Aldo już Jose Aldo w poprzedniej walce poszło mu całkiem nieźle. Chad Mendes to jak zawsze jest wyzwanie na walce z aktualną gwiazdą, czyli Conorem McGregorem, ja osobiście po prostu go nie widzę, tak? Moim zdaniem... Nie widzę Conora szans w walce z Freddym, bo naprawdę... Frankim! Już po sobie zamieszaliście, nie, ale... Zdeprawowany. W każdym razie naprawdę nie widzę go, nie widzę płaszczyzny, w której naprawdę mógłby mu zagrozić. Franki potrafi przyjąć naprawdę sporo ciosów, co pokazał w walkach z Maynardem, a tak wydaje mi się, że to byłaby trochę powtórka z tej walki, właśnie kontrola
przede wszystkim zapaśnicza i z góry, no to jak Franki złapie kogoś na dole, to już naprawdę ciężko się wyrwać i myślę, że McGregor przeszedłby tą samą mękę, co właśnie Swanson. Paweł, czy w takim wypadku Franki Edgar w tej drabince Freddy Edgar w tej drabince pretendentów przeskoczy Conora McGregora i dlaczego nie? No myślę, że dlatego nie, bo raz, że już walczył z Jose Aldo, a dwa, że potrzebna jest walka Conora McGregora o pas w wiadomych celach i tu jednak moim zdaniem ta sekcja marketingowa wygra ze sekcją sportową w UFC, ale no moim zdaniem Franki powinien dostać title shota, ewentualnie jeszcze po drodze tylko właśnie Conora McGregora. Ale zasłużył na to, żeby dostać walkę o pas i też się zgodzę z tym tutaj, co mówił Piotrek. To jest zawodnik, który z rundy na rundę w tej walce ze Swansonem, to było widać, jak z rundy na rundę po prostu coraz lepiej rozpracowuje swojego rywala i gdyby dostał szansę rewanżu, to wydaje mi się, że Jose Aldo mógłby stracić swój tytuł. Myślę, że to jest spory efekt tego, że ludzie zapomnieli, jak naprawdę dobrym zawodnikiem jest Franki Edgar. On miał te trzy porażki w wadze no zarówno wadze lekkiej, jak i wadze piórkowej. Potem pokonał między innymi takiego BJ Penna, którego już nikt nie chce więcej oglądać. Jedno jeszcze, co mogę powiedzieć o tym wystąpieniu, nie wiem, czy widzieliście wywiad Frankiego Edgara po walce. To myślę, że strategiczny błąd, jeżeli chodzi o promocję. Paweł, też zaraz do ciebie skieruję to pytanie, bo doradzasz swoim zawodnikom i zawodniczkom, jak rozmawiać z mediami. Ale Franki Edgar zamiast powiedzieć, że chce walczyć z Conorem McGregorem i wysadzić go z tej kolejki, powiedział, że chce walczyć o pas. Myślę, że to nie była najlepsza strategia, bo samo wymienienie imienia Conora McGregora, jestem pewien, że wzbudziłoby jakąś reakcję wśród publiczności, a tak po prostu mówił, jakby nikt go nie słuchał. Po pierwsze, Conor to nie jest bonus, żeby się wybijać na jego fejmie. Po drugie, Edgar to nie jest pakol, żeby się wybijać na cudzym fejmie. Dlatego, no nie wiem, ja akurat uważam, że to nie jest, to nie, znaczy to oczywiście na pewno wzbudziłoby większe zainteresowania, gdyby Edgar chciał Conora, bo Conor jest paradoksalnie na większym topie niż Jose Aldo, a walkę Edgara z Aldo już wszyscy widzieli. Więc pewnie większe zainteresowanie by wzbudził, gdyby wyzwał Conora do walki, ale wydaje mi się, że akurat Franki słusznie mierzy w tytuł. Moim zdaniem jest obecnie najlepszym zawodnikiem w UFC, który nie posiada żadnego pasa i dlatego nie dziwię się, że dąży do tego, żeby ten pas mieć. Przechodząc niżej na gali, Edson Barboza pokonuje Bobiego Greena. Starcie dwóch chimerycznych zawodników. Tej dziwne, moim zdaniem dziwny gameplan ze strony Bobiego Greena. Byłem, znaczy wiadomo, że ten zawodnik mówi, żeby mu przydać, ale byłem zdziwiony, że ten zawodnik nie próbował więcej clinchować, nie próbował więcej obalać. Fight Metric ostatecznie zanotował mu tylko dwie próby obalenia. Piotrek, zamiast się naśmiewać ze mnie, powiedz, co sądzisz o taktycznym rozwiązaniu, które przyjął Bobby Green na walkę z Edsonem Barbozą? Ja przede wszystkim bardzo mi się podobało, że mamy czarnego Nicka Diaza, tylko Bobby Green zapomniał, że poza jakby wyzywaniem zawodnika, wstrząsaniem ramion i ogólnie pokazywaniem, że czuje się świetnie, warto czasami w walce wyprowadzać ciosy i wykonywać jakąkolwiek ofensywę. No, zwyczajnie wyglądało to w momencie czasami śmiesznie, kiedy Edson Barboza, trzymając dystans, zwyczajnie punktował Greena i robił swoje, a Green zwyczajnie swoją uwagę skupiał na jakichś teatralnych tutaj akcentach, zamiast zwyczajnie wziąć się do roboty. No, mówisz tutaj o jakimś gameplanie, ja zwyczajnie tego gameplanu nie widziałem, tutaj było chyba trochę za dużo wiary i swój własny hype przerósł jakieś przygotowanie do walki i umiejętności. No, byłem dosyć mocno zdziwiony tym, jak po prostu Green w dziwaczny sposób tą walkę rozegrał, bo nie pokazał praktycznie nic, a w poprzednich walkach potrafił mocno zaskoczyć. Tak jakby ktoś nie słyszał, Paweł właśnie zarzucił Piotrowi, że gdyby Green walczył w KSW, nikt by go nie krytykował. No Paweł, Bobby Green, jakby nie patrzeć, jest afroamerykaninem, ma dużo tatuaży, więc potencjalnie jest to przyszły nabytek tej organizacji. To nie ta sama waga, moment, ale patrząc na Edsona Barbozę, mija już 4 lata od jego debiutu w UFC, kiedy znokautował kopnięciami na nogi Mike'a Lolo. Wojek, myślisz, że tutaj były
wzloty i upadki. Edson Barboza w sumie nigdy nie, tak, nie przeszedł tej ścieżki ewolucji z takiego zawodnika nastawionego na Muay Thai, na stójkę, na bardziej wszechstronnego fightera. Myślisz, że tutaj to był krok w dobrym kierunku, to zwycięstwo nad Greenem? No, na pewno nie w złym. Lepiej wygrać z Bowiem Greenem niż przegrać, ale to... Ale... Jest analityk, nie? Jest analityk. Popisałem się, że tak powiem, wypowiedzią jak jeden z czołowych polskich zawodników. Albo może nie czołowych. Tak naprawdę to wydaje mi się, że przyjdzie jeszcze czas na weryfikację tego, czy Edson Barbosa to jest zawodnik absolutnego topu, no bo Green zawalczył na tyle głupio, że po prostu wdał się w grę, co na Barbosy to mu pasowało, takie punktowanie na wstecznym kucie tymi długimi ciosami prostymi i niskimi kopnięciami. Myślę, że nie wiem, Nurmagomedov, Henderson, Melendez raczej w ten sposób nie będą chcieli z nim walczyć, dlatego no to są ciekawe wyzwania, nawet nie wiem, no Jim Miller. Znaczy, przepraszam, że ci przerwę, wymienisz tutaj Nurmagomedova, Hendersona i Melendeza. No to nie są dla mnie ciekawe wyzwania dla Barbozy, bo ja tutaj nie widzę jego szans. Myślę, że taki właśnie Jim Miller, Nate Diaz też, jeżeli nie wiem, czy to już doszło do jakiegoś porozumienia, byłby moim zdaniem ciekawym przeciwnikiem dla Edsona Barbozy. Czy masz jakieś inne sugestie z tej półki nieco niżej niż pierwsza piątka wagi lekkiej? No nie wiem, Josh Thompson chyba, ale on jest po porażce, także może Jim Miller w takim razie, no nie wiem, Lozon, ale to chyba, no ale Jakinta to znowu byłby zawodnik, który biłby się z nim w stójce, no a myślę, że jednak trzeba trochę lepszą wersję Jimmy'ego Warnera, żeby sprawdzić, czy faktycznie Edson Barbosa zrobił postępy. Przechodząc do kolejnej walki, Chico Kami pokonuje niespodziewania Brada Piketa. Chico Kami, słynny z tego, już mamy tak dużo odniesień do trenera Mirosława, że nie sposób się też odnieść do tego, że to była pierwsza walka UFC, którą on komentował. I ostatnia. Chico Camus kontra Dustin Peng. Pengu? Mniej więcej tak to wyglądało. Ja się nie wypowiadam. I tak Chico Kami przez niejednogłośną decyzję na punkty pokonał Brada Piketa. Piotrek, czy to jest... Nie Piotrek, bo tak samo jak ja nie widziałeś tej walki. Wojek, to znowu mikrofon do ciebie w takim wypadku powędruje, bo ty jesteś... Tak, jesteś przygotowany, jesteś nadgodliwy, oglądasz wszystkie walki. Czy to jest koniec kariery w elicie UFC dla Brada Piketa, bo... Myślę, że o końcu kariery w ogóle nie ma sensu jeszcze rozmawiać. No myślę, że to już któryś pojedynek, który pokazuje, że w przypadku Piketa ta tendencja zejdę wagę niżej i nagle okaże się, że jestem zawodnikiem czołówki, no po prostu się nie sprawdziła. Piket sobie nie radzi w tej kategorii wagowej szybkościowo. Nie wiem, czy to jest kwestia, że ogólnie sobie nie radzi, czy po prostu już... Przyjął jednak sporo ciosów w tej karierze, jest zawodnikiem walczącym już wiele lat. No i po prostu nie nadąża, tak? Nad takimi zawodnikami. No nie wiem, też nie jestem przekonany, że Chico Kami to jest zawodnik, który teraz zrobi furorę w kategorii muszej. No ale tutaj, no też inna sprawa, że to był wyrównany pojedynek, ale myślę, że jednak zdecydowanie na korzyść Amerykanina i no Brad Pickett pewnie jeszcze długo będzie takim zawodnikiem, dostarczycielem rozrywki, pewnie częściej na europejskich galach, ale to już nie jest ten sam zawodnik, który wygrał z Demetriusem Johnsonem, tak? Wygrał też w opinii wielu niezasłużenie na tej gali Aldo kontra Faber. O, tak to się nazywało. Paweł, zamiast bawić się moim etui, powiedz, czy w ogóle ten pomysł o Brada Piketa ścinania wagi do dywizji muszej miał sens, bo jedno zwycięstwo, dwie porażki, wygrane tylko nad Neilem Searym, też w nie najlepszym stylu, to była wyrównana walka, wszyscy spodziewali się, że Piket będzie wyglądał znacznie lepiej, czy ten ruch w ogóle miał sens?
Znaczy, teraz z perspektywy czasu wydaje się, że nie do końca, bo faktycznie Brad Pickett lepiej się prezentował w kategorii kogucie, moim zdaniem przynajmniej. Też to, o czym mówi Wojek, czyli szybkościowo. Nie wiem też, na ile to jest kwestia tego dobijania kolejnych 4 kilo, a na ile jednak fakt, że no, lata uciekają i Brad Pickett już nie jest pierwszej świeżości zawodnikiem, ale faktycznie no, jest tutaj, wydaje się, że to nie była taka mądra decyzja. Natomiast kiedy Brad Pickett decydował się zejść do wagi muszej, no to jednak wiele osób uważał, że to jest decyzja dobra, no to teraz jesteśmy już mądrzejsi po fakcie i pytanie, czy Brad Pickett zdecyduje się wrócić wagę wyżej. Wydaje mi się, że jednak zostanie w tej kategorii muszej, tylko no wielkiej przyszłości już też nie widzę. Raczej będzie ozdobnikiem kart, zwłaszcza na wyspach. Okej, przechodząc dalej, walka Aleksiej Olejnik, Jared Droszold, szybki knockout ze strony Ukraińca w pierwszej rundzie, jak słusznie zauważyliśmy przed nagraniem, $50,000, które zasiliło konto Olejnika, zapewne zostanie wykorzystane, żeby reaktywować opłot challenge, co sprawia nam wszystkim niekrytą radość. Piotrek, tą walkę już widziałeś. No, były zwycięzca turnieju KSW, miał tutaj sporego farta, bo do momentu tego knockoutu był naprawdę mocno obijany przez Jareda Rosholta. No, można powiedzieć, że tak. To kolejna taka wygrana w historii MMA przez dobrego luja, można powiedzieć, bo faktycznie Rosholt dominował i zapaśniczo, i kontrolował tą walkę, no zarówno właśnie chodzi o jakiś tam clinch czy stójkę. I no cóż, no po prostu zwyczajnie zebrał tak po prostu tutaj no, porządną bombę. Pokazało to jakieś tam może ograniczenie Rosholda, ale też no, tutaj bym nie skreślał jakiegoś Amerykanina, że to jest jakieś, nie wiem, jakieś ogromne potknięcie. Wydaje mi się, że w tej walce też pokazał, że jest naprawdę klasowym zawodnikiem, który potrafi sporo krwi napsuć. No a że Olejnik jest po prostu doświadczonym, wytrzymałym zawodnikiem, który ma na koncie tych walk po prostu 4000. Potrafił to po prostu wykorzystać, tak? I tutaj nie ma chyba szczególnie coś do gadania. Ponieważ TJ na chwileczkę musiał odejść, to przekazuję, ja wcielam się w rolę papieża tutaj szklanej szczęki, przekazuję mikrofon do Wojka. Ja bym nie przesadzał z tym, że Rosholt udowodnił w tej walce, że jest klasowym zawodnikiem, raczej potwierdził, że do tej klasy trochę mu brakuje właśnie, nie potrafiąc wykończyć rywala, którego miał już na widelcu. No ale to też trochę taka charakterystyczna cecha kategorii ciężkiej, że takie sytuacje się zdarzają, chociaż no nie wiem, no w 2014 roku Aleksiej Olejnik jest zawodnikiem pukającym do światowej piętnastki, co wydaje się jednak dość zabawną sytuacją. Nie wiem, czy TJ się zgodzisz. Tak, myślę, że generalnie 37-letni Ukraińcy, którzy mają 60 walk na koncie, pukający do drzwi światowej piętnastki. No cóż, to jest urok wagi ciężkiej. I sport. Czy ja, wiesz, po takiej dogłębnej analizie, którą przeprowadziłem kilka miesięcy temu i którą w sumie przeprowadzam za każdym razem, jak musimy układać rankingi, nadal uważam, że waga półciężka jest gorsza. Bo tam... Chcesz obrazić Janka? No nie, Janek już jest w tym gronie właśnie, w tym in the mix, który wyróżnia dobrych zawodników wagi półciężkiej od tych, którzy są po prostu, o kurde, on może być 25 w rankingu, to jest dramat. Dobra, przechodząc dalej, jeszcze jedna walka, którą chcemy skomentować tak dłużej, chociaż chyba tym razem ja jestem jedną osobą, która ją widziała. Joseph Benavidez ładnie uporał się z Dustinem Ortizem. Naprawdę fajna walka. Benavidez nawet zadał więcej znaczących ciosów niż Frankie Edgar na przestrzeni 5 rund. Benavidez jest tak w pozycji, która jest absolutnie nie do pozazdroszczenia. Dwie porażki z Demetriusem Johnsonem. No, nie ma co z nim zrobić w tej dywizji muszej. On będzie po prostu odstrzeliwał kolejnych pretendentów. Zapewne będzie nawet walczył z tymi, których już pokonał Demetrius Johnson, dopóki ktoś nie wysadzi mistrza. Piotrek, zgłaszasz się do odpowiedzi, dzięki Bogu, bo nie muszę się sam produkować o tej walce. Znaczy, bardziej chodzi mi o jakiś taki aspekt jakiegoś takiego trendu, może w UFC, który się teraz wyrabia, że takich osób właśnie jak Joseph Benavidez, Chad Mendes, Frankie Edgar pojawia się
coraz więcej. Tak kiedyś była ta strefa Fitcha słynna, bo właśnie John Fitch był takim symbolem zawodnika, z którym nie wiadomo co robić. A teraz coraz więcej zawodników wkracza w tą strefę i właśnie szczególnie w tych lżejszych wagach właśnie robi się dosyć spory problem, tak? No bo ci zawodnicy albo są za dobrzy, żeby ich znowu pchać o pas, a w pas na przykład zdążyli zawalczyć już dwa razy i potknęli się i teraz cała reszta, która mogłaby dobić na przykład z tego weekendu Cup Swanson, no po prostu dramatycznie rozbijają się o taki falochron jak właśnie Edgar. Jestem naprawdę ciekaw, co po prostu UFC będzie w stanie zrobić z tym problemem, bo no, na tych wagach lekkich to po prostu jest jakaś mała, tak powiem, mały trend, mała plaga. A w KSW nie ma małych wag, nie ma problemów. Czyli chcesz powiedzieć, że KSW jest lepszy niż UFC, bo nie ma niskich wag, tak? Za to ci płacą? Ja chciałem też przytomnie zauważyć, że 6 grudnia, oprócz oczywiście KSW w Krakowie, możemy mieć... Gale? Audycja zawiera lokowanie produktu. Może być potencjalnie problem jeszcze w dwóch innych dywizjach, bo jeżeli Gilbert Melendez przegra, jeżeli Robbie Lawler przegra, no to będą chyba takie same sytuacje, że jest bardzo silny numer 2 w wadze półśredniej, w wadze lekkiej odpowiednio, którego nijak nie można przeskoczyć. Ja tylko zaznaczę, że 5 grudnia miało być PLM MMA. To nie jest przypadek, że akurat ta gala się nie odbywa, a KSW UFC się odbywa. Czyja to sprawka? Naprawdę. MMA Rocks. Dziękujemy. Załatwione. KSW załatwione. Dzięki. Meldujemy wykonanie zadania. Okej, jeżeli chodzi o pozostałe walki na gali, to warto tutaj wyróżnić Ducho Choja, który znokautował swojego rywala w 18. To jest czeski zawodnik, tak. Słynny czeski zawodnik Ducho Choj, który znokautował swojego rywala w 18 sekund. O ile nie porwie go oczywiście obowiązkowa w Republice Czeskiej służba wojskowa, to możemy mieć z niego pociechę przez najbliższe lata. I warto też wymienić Paige Van Zandt, która na pewno tak jest. Jest dobra. Jest ładna i będzie bezpiecznie prowadzona w UFC. Tak jest, bo oprócz tego, że w jedynej... Oprócz tego, że jest ładna, to w jedynej swojej poważnej walce została absolutnie zmielona przez Tisha Torres i wydaje się, że na takie wyzwanie nie jest gotowa, ale nie wiem, czy widzieliście, jeżeli chodzi o wyszukiwania przez Yahoo w Stanach Zjednoczonych, Paige Van Zandt była na drugim miejscu w ten wieczór. Wiecie, co było pierwsze? KSW! PLMMA, tak, ale nie. Pierwszy był Ferguson. Niewykluczone, że ktoś szukał informacji o Kimbo Slice, bo on ogłosił jakąś walkę w boksie, ale raczej chodziło o tą mieścinę w Missouri, gdzie biją murzynów. Natomiast... Tak. Jeżeli chodzi o inne gale, Fighters Arena w Bełchatowie, Paweł, coś dla nas, bo byliśmy dwiema osobami z jednak niewielkiego grona, które widziały walki z tej gali. Widziałem mniejsze grono już na galach Fighters Arena, więc nie było tak źle, chociaż oczywiście liczymy, że będzie ich zawsze więcej. No podobno było lepiej niż za pierwszym razem w Bełchatowie, mnie wtedy nie było, więc mogę tylko tutaj wierzyć tym zapewnieniem na słowo. Jeżeli chodzi o walkę wieczoru, Paweł Kiełek zremisował większościowo z Artiomem Łobowem. Paweł, czy znasz w ogóle punktację? Bo nie udało się ustalić wszystkich trzech kart sędziowskich w wieczór gali. Jeszcze się nie udało, natomiast mam nadzieję, że wszystkie karty do nas trafią na MMA Rocks. Będziemy wiedzieć, kto i jak sędziował. Natomiast ten remis, tak jak na spokojnie można przeanalizować walkę, moim zdaniem ten remis się broni. Jako organizator mogę powiedzieć, że po takiej walce były lekkie pretensje z obu stron, natomiast obie strony z remisem się pogodziły, więc wydaje mi się, w ogóle ten remis jest do obrony. Ale zawsze po takich walkach chcemy się przyglądać pracy sędziów i wiedzieć, kto za tym międzynarodowym poziomem nadąża, a kto nie. To taki mały przytyk z mojej strony, chyba też przyczyna śmiechów Wojka w tle. Fajnie by było, gdyby we wtorek wieczorem te karty sędziowskie już były widoczne, bo to, że sędziowie się zmyli w 5 sekund spod ringu, to nie ułatwiło nikomu pracy. Szukamy ich.
Okej, okay, jeżeli chodzi o samą walkę, bardzo emocjonująca walka toczona cały czas w stójce i o tyle trudna do punktowania, naprawdę tutaj nie zazdroszczę sędziom punktowym ich roboty, bo to nie było tak, że jedna runda w wyrównanej walce była nie do, znaczy była ciężka do oceny. To było tak, że każda z trzech rund była ciężka do oceny. W każdej z trzech rund i Kiełek, i Łobow mieli swoje momenty. Mieli momenty, kiedy przeważali, mieli momenty, kiedy musieli się bronić. Więc naprawdę bardzo, bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Fighter Serena miała być w ogóle wypuszczona na Orange Sport dzisiaj wieczorem. Dobrze myślę? Tak? Jest? Jest? Nie, ja też nie wiem, bo siedzimy w mieszkaniu bez telewizora. Ja ze swojej strony dostarczyłem informacje na temat zawodników do robienia jakichś tabelek i plansz, więc mam nadzieję, że efekt będzie taki, że gala poleci w telewizji i będzie można zobaczyć. Przynajmniej tak się umawialiśmy z Orange Sport, że ta transmisja będzie. Więc mam nadzieję, że szersze grono będzie miało okazję do zobaczenia tego mocującego pojedynku i również jego oceny. Jeżeli chodzi o drugą walkę, tutaj Damian Szmigielski, talentowany polski zawodnik, wypadł na tle Alana Filipota bardzo słabo. Nie może być tej dyskusji co do werdyktu. No, jasne 30 punktów dla Alana Filipota, ale dla Damiana Szmigielskiego to już kwestia dyskusyjna. Myślę, że tam jedna runda 10-8 by też się spokojnie broniła. Naprawdę niestety zawodnik Gracie Barra nie stawił zupełnie oporu. Paweł, jesteś związany menedżersko z tym klubem i też z Damianem. Czy wiesz, dlaczego taka słaba dyspozycja? Czy może to był jakiś problem w dniu walki, w przygotowaniach? No bo no to naprawdę był mecz do jednej bramki. Czy rozmawiałem już o tym z Piotrem, który robił ze mną wywiad i mogę to tylko powtórzyć. Naprawdę doceńmy Alana Filipota, bo on sam powiedział, że to była jego najlepsza dyspozycja kiedykolwiek w życiu, a Marcin Rogowski, oglądając trzech potencjalnych rywali, stwierdził, że Alan Filipot jest zdecydowanie najmocniejszy, więc z tych trzech mocnych zawodników ten najmocniejszy pokazał się z najlepszej strony w swojej karierze. Tak więc szacunek dla Alana Filipota, on się naprawdę pokazał bezbłędnie i Damian Szmigielski po prostu zaczął, że brakuje mu troszeczkę do tej europejskiej mocnej grupy i tyle. No, wydaje mi się, że Damian po prostu musi teraz troszeczkę się otrząsnąć, wróci w przyszłym roku, a dla Alana Filipota no niestety chciałbym oglądać tego zawodnika w Polsce regularnie, bo pokazał się ze świetnej strony, ale no nie mamy za bardzo niestety z kim w tej kategorii kogucić. Tymek? Na fajnie? Nikt nie podejmuje tematu. Jeżeli chodzi o pozostałe pojedynki na Fighters Arenie, zwycięstwa ze strony Kasi Lubońskiej, która musiała przetrwać trochę mocnych ciosów ze strony Litwinki, ale ostatecznie odklepała rywalkę Balachą. Niespodziewana porażka Andrzeja Debernego z Adamem Wieczorkiem. Adam Wieczorkiem, który notabene już został podpisany przez PLMA. Paweł, jak się czujesz z tym, że trener Mirosław Okliński wykorzystuje twoje sukcesy w matchmakingu? Ja współpracuję na niwie matchmakingu z PLMMA i cieszę się, że zawodnicy mogą się bić w tej organizacji. Okej, i też warte odnotowania szóste zwycięstwo z rzędu i szóste zwycięstwo przez poddanie Krzysztofa Daszaka, który naprawdę jest zawodnika, który zaczął swoją karierę od trzech porażek z rzędu. No wyrasta na kogoś, który regularnie będzie się pojawiał chyba w rankingach w top 10 w swojej kategorii, czyli w wadze półśredniej. Paweł, jeszcze pytanie do ciebie, jeżeli chodzi o samą galę. Masz tutaj kontakt z organizatorem. Powiedziałeś, że ta frekwencja nie wyglądała tak źle, więc pytanie o przyszłość organizacji. Fighters Arena w tym roku zorganizowała galę w Józefowie w czerwcu i tą w Bełchatowie. Czego możemy się spodziewać w 2015? Czy w ogóle możemy się czegokolwiek spodziewać w 2015 ze strony organizacji Marcina Jesiostra? Myślę, że tak. 10 gal już za nami. Ja pracuję z Fighters Arena od czwartej, więc brałem udział przy właściwie 7 galach Fighters Areny z tych 10, które były. I przed nami, mam nadzieję, kolejna dziesiątka i mam nadzieję, że kolejną dziesiątkę zamkniemy szybciej niż w 4 lata. A dzięki temu na przykład, że w przyszłym roku mam nadzieję, że odbędą się 3 gale Fighters Areny, w tym jedna w Bełchatowie, bo tam jesteśmy bardzo mile widziani przez władze miasta, które były zadowolone i z pierwszej gali, i z drugiej gali, więc tutaj ukłony dla pana prezydenta. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana. Pan prezydent ma teraz drugą turę, więc trzymamy za niego kciuki.
żeby dalej ta osoba, która jest przyjazna MMA, wygrała wybory. A co dalej? No to są jakieś tam plany, ale to rozmawiamy z Marcinem, wszystko w swoim czasie. Będziemy wszystko ogłaszać pewnie za jakiś czas. Na razie jeszcze musimy do końca rozliczyć tutaj wszystkie sprawy papierkowe i tak dalej z Fighters Arena 10. Ale Fighters Arena była, jest i będzie i ma się dobrze. I powtarzam, śpieszcie się kochać, inne organizacje tak szybko odchodzą, a Fighters Arena jakoś 4 lata jest i nie chce upaść. No jest to na pewno na polskim rynku MMA nie lada osiągnięcie. Piotrek, wołam cię jeszcze też tutaj do jednego tematu. Jeżeli chodzi o Pawła Kiełka, to jest 19-latek, który ma w tym roku... 19 już chyba. Niedawno miał urodziny w takim wypadku, bo jak sprawdza... DJ pewnie deprawował. Ja nikogo nie deprawuję. Natomiast no, nawet przyznał w wywiadzie, że ma przed sobą przede wszystkim maturę w pierwszej połowie następnego roku, ale widzę tutaj spore paralele z Marcinem. Paweł, przepraszam, ale przestań się bawić moim etui do telefonu, jakby było nie wiadomo czym. Okej, okay, Paweł Kiełek. Ja tutaj widzę pewną paralelę z Marcinem Heldem, zwłaszcza jeżeli chodzi o wiek. Styl walki zupełnie odmienny. Tak. Czy uważasz, że to może być talent na taką samą skalę, co Marcin? Znaczy, porównanie jest o tyle jakby no, trafne, że faktycznie obaj zaczynali bardzo młodo. Tak jak zaznaczyłeś, to zupełnie inny, powiem, styl bazowy, tak? No, Marcin wywodził się bardzo ze sportów chwytanych. Paweł praktycznie jest taką nową generacją zawodników, którzy no, startują od MMA. Dobry uderzacz przede wszystkim. No na pewno, no, nie da się ukryć. No tak, jeżeli chłopak w swojej, Boże, którą ma teraz piątą walkę zawodową, generalnie no, patrząc, że w tym roku stoczył połowę swoich walk zawodowych, to no, tak solidna walka, nawet jeżeli remisowa, z tak no, utalentowanym, tak doświadczonym zawodnikiem jak Lobow, w tym wieku to jest naprawdę sporo osiągnięcie. Tak naprawdę, jeżeli ktoś by teraz, nie wiem, chciał powiedzieć, że zweryfikowaliśmy Kiełka, no to moim zdaniem ta weryfikacja jest tylko na plus, bo naprawdę to nie jest takie łatwe, żeby no, w tym wieku osiągnąć takie sukcesy. Jeszcze miałem też okazję poznać tu w Olsztynie Pawła, wydaje się naprawdę chłopakiem, który wie, czego chce, skupiać swoje życie wokół tego sportu. Myślę, że też jest w bardzo dobrych rękach. Tak? No, chłopaki z Olsztyna, Szymon Bońkowski, Paweł Derlacz, to naprawdę zaufani trenerzy, którzy potrafią bardzo mądrze prowadzić zawodników. Także no, jest po prostu przepis na sukces. Tak? Pytanie teraz, co Kiełek zrobi. Jest jeszcze młodym chłopakiem, więc wszystko się może zmienić. Pytanie, czy po prostu będzie wytrwały w tych swoich marzeniach, w swoich dążeniach do, no, do, po prostu do pozostania w tym sporcie i skupienia się na tym, a nie jakaś młodzieńczy zryw nie porwie go w którąś stronę, bo tak też się zdarza, to nie można tego wykluczyć, że jeszcze jest tak młody, że może się sporo zmienić. Ja chciałbym tylko zauważyć, bo ostatnie dwie walki Pawła to maczałem przy tym swoje deprawujące paluchy i Paweł Kiełek nie dał się zdeprawować na żadnym z afterparty po dwóch galach, więc będą z niego ludzie i jest profesjonalnym sportowcem. Tak też uściślając na koniec, bo tutaj Wojek mi to wypomniał, Paweł Kiełek nadal ma 18 lat, urodziny 12 stycznia. Koziorożec nie został nigdy... Koziorożec. A, czy Held też nie jest ze stycznia? No to trzeba by sprawdzić szybko. Kurde, bardzo się cieszę, że dwóch bardzo utalentowanych zawodników również zostało urodzonych w styczniu. Natomiast przechodząc dalej, został jeszcze jeden temat do poruszenia. Temat, który wywoła duże zainteresowanie na pewno we wszystkich słuchających tej audycji. Trener Mirosław Okniński w... Kolana! Wstał złą nogą w niedzielę. Napisał nieprzyjemne rzeczy na nasz temat na Facebooku jakoś. Nie. Przepraszam, Paweł, tak. Nie twój. Z tobą jest wszystko okej. Okay. On ma tylko problem z Amarox, a to były jego wieczorne przemyślenia. Wszyscy o tym wiemy. Natomiast w jakiś sposób chyba powinniśmy się odnieść do tego...
którym jest ciężko nawet zajmować taką pozycję osoby, która tutaj została wywołana do przedstawienia stanowiska portalu. Więc przekażę mikrofon Wojkowi, bo jak przede wszystkim, bo zostałeś wymieniony z imienia i nazwiska w dużej ilości tych postów, w dużej ilości udostępnień również. Dlaczego? Jak to jest? Czy ty nadal jesteś członkiem redakcji MMA Rocks? Znaczy, no nie wyprę się moich kolegów, nie zmienię teraz znajomych, z którymi czasami się spotykam, rozmawiam i z którymi mamy wspólną pasję, jaką jest MMA, czasami też i pracę. Jak to jest w moim czy Pawła przypadku. No ale no mnie, o ile ten pierwszy atak kilka lat temu, czy to było no ze dwa lata temu, ze strony Mirosława Oknińskiego trochę, że tak powiem, trochę zabolał, to tym razem trudno było na to patrzeć inaczej niż tylko z uśmiechem na twarzy. Szczególnie, że trener Mirosław Okniński 2 godziny przed tym, jak zaczął pisać na Facebooku, dzwonił do mnie z zwykłą ludzką prośbą, żeby dodać wyniki jego gali na Sherdoga, co zresztą zostało uczynione zgodnie z tym, jak poprosił. Myślę, że wytykanie nam, czy inaczej portalowi MMA Rocks, z jakiejś nierzetelności, kiedy trener sam się przyznaje do tego, że nie informował zawodnika o zmianie jego rywala, bo liczył na to, że jak się dowie o tym naważeniu, to może szybciej się zgłosi na walkę. Już pomijam fakt, że trener Okniński sam opłaca 2 zaprzyjaźnione portale za to, żeby przyjeżdżały na jego galę i robiły z nim wywiady, zwraca im koszty hoteli i dojazdów. No to naprawdę wolałbym, żeby taka osoba na temat rzetelności dziennikarskiej się nie wypowiadała i stąd też nasza reakcja na to, no bo trudno inaczej do tego podchodzić niż z uśmiechem. To jeszcze dokładając może węgla do pieca, przede wszystkim mówiąc o jednym z tych zaprzyjaźnionych portali, Paweł, z pewnym znanym redaktorem spędziliśmy całkiem sporo czasu w sobotę i dziwnym słowem nie pisnął nam ani słowa w takiej dziennikarskiej solidarności, że nie mógł też powiedzieć tego nam po angielsku, że ma materiał już nagrany z Mirosławem Oknińskim, gdzie on ma pretensje do naszego portalu. Dopiero poinformował nas o tym mailem chyba kilka godzin przed publikacją tego materiału, co no, uważam za niezbyt fair zachowanie. I Wojek, jeszcze też pytanie do ciebie, bo musisz oczywiście potwierdzić to, ale czy to nie jest tak, że mimo tego, że trener Okniński widzi konflikt interesów w tym, że ty pracujesz w KSW, czy nie jest tak, że wielokrotnie składał i tobie, i Pawłowi oferty współpracy z PLMMA, gdzie akurat tego konfliktu interesów by absolutnie nie było? No oczywiście trener pewnie się tego wyprze, ale kilka dni po tym, jak przyjąłem propozycję pracy w KSW, trener zaproponował sam mi pracę w PLMMA. I jak rozumiem, wtedy mu nie przeszkadzało to, że jestem związany z MMA Rocks. Paweł cały czas organizuje mu zawodników za granicy na jego gale i kiedy organizuje tych zawodników jest w porządku, ale kiedy, no nie wiem, trener... Ale kiedy... Ale w innych sytuacjach... Ale tak, jak trener, jak tu ładnie powiedzieliśmy, wstanie złą nogą z łóżka, no to wtedy problemem są, to Paweł znowu jest problemem. Tak? Także no, tak jak mówię, no, w takiej sytuacji naprawdę trudno do tego podchodzić inaczej niż z uśmiechem, no bo co innego nam pozostało. Piotrek, jak ty się czujesz jako jedyny, który nie został wymieniony z imienia i nazwiska? Ja chciałem tylko powiedzieć, że gdyby Piotr zrobił zdjęcie Mirosława Oknińskiego z Fedorem, na pewno też by go wyciął, podobnie jak zrobił to Respekt FC. Albo Naruszka, jeszcze nie wiemy, czy to Naruszka, czy Respekt wycięło, bo 2 lata temu była wersja, że ja wyciąłem, więc to postępowanie trwa, CSI leci. CSI ja powiem, no poczułem się urażony, że jestem pominięty w całej tej dyskusji, no ale cóż, przeknę jakąś moją dumę. Ważne, że pieniądze z KSW płyną. Ale no tak, no cóż, no dodając tego do tego, co tu powiedział i Wojek, i wy chłopaki, no myślę, że tak, no, że trener Kiński, jeżeli przeżywa jakiekolwiek problemy w PLMMA, to warto, żeby skupił się po prostu na rozwiązaniu tych problemów. To nie jest tak, że to MMA Rocks przecież jakoś naburza zawodników, tylko
no sam portal MMA, który jest zaprzyjaźniony z trenerem, wypuszcza, nie wiem, materiały z ważenia, gdzie sami zawodnicy i organizator no, czarno na białym mówią o tym, jak o nieprofesjonalizmie podczas robienia niektórych gal. Także to naprawdę ja sam jeżdżąc po kraju, no, zawodnicy często sami jakby, może trener nie jest tego świadomy, a może jest, że to nie jest tak, że to my napuszczamy zawodników, tylko zawodnicy sami często już po prostu mają wyrobioną opinię o PLMMA, bo trochę czarno na białym widać, że są jakieś problemy w tej organizacji, tak, że coś tutaj nie styka. Sama sytuacja Oskara Piechoty i załatwienia tej walki było takim no, klarownym sygnałem, że no, niech załatwianie niektórych kwestii w tej organizacji leży. Ten styl, który ma trener Okniński, jest dosyć, no, często wiele osób go bardzo lubi, tak, bo uznaje, że trenera za taką sympatyczną postać, która, nie wiem, rzuca jakieś hasło na Facebooku, umieszcza je 10 razy i jest śmiesznie, ale no, wydaje mi się, że tutaj troszeczkę po prostu przegiął, no, wiadomo, że szuka jak zawsze w nas, czy w Pawle, czy w ogóle w MMA Rocks, jakichś takich, nie wiem, no, przyczyn swoich, nie wiem, problemów, ale chyba tutaj przestrzelił, mi się wydaje, po prostu tak, no, tak jak mówi Wojek, wydaje mi się, że nasza redakcja po prostu przyjęła to nie tyle z jakimś oburzeniem, zaskoczeniem, tylko już po prostu z uśmiechem, bo to było już tak nadmuchane na, nie wiem, no, wyssane z palca, że nawet no, użytkownicy w komentarzach, w większości nawet na profilu w PLMA facebookowym nas zaczęli bronić, także no, dużo tu nie ma do dodania, tylko po prostu jest to niezwyczajnie niepotrzebne, tak? Ani to nie rozwiąże problemów w PLMA, ani to na pewno nie zmniejszy naszej ilości użytkowników, ani to no, naprawdę nie pomaga w ogóle w polskim MMA. Także jeżeli trener w jakikolwiek sposób myśli, że coś na tym ugra, no jest to po prostu no, niekonstruktywne i nic to nie przyniesie. Także wydaje mi się, że warto to wygasić. Ważne, żeby trener skupił się na PLMMA, bo to jest naprawdę sporo już teraz liczba gal na jego koncie, sporo dobrej roboty wykonanej. My jak zawsze informujemy o PLMMA, jeżeli trener myśli, że... Jeżeli nie aktualizujemy, to nie wynika to z tego, że nie wiem, po prostu jest jakaś nasza zła wola, ale system komunikacji w PLMMA jest taki, że na Facebooku rozpiski zmieniają się czasami po parnaście razy dziennie. Coś takiego jak informacja prasowa ze strony PLMMA nie istnieje. Coś jest ogłaszane na portalu MMA, a coś jest ogłaszane na Facebooku PLMMA. Jest to po prostu spory chaos, także jeżeli... Z naszej strony, nie wiem, czy Paula Neumana, który robi plakaty, wychodzą jakieś nieścisłości, no to naprawdę warto się uderzyć w pierś i samemu przyznać, że jest tutaj spory problem w komunikacji samej organizacji. No sam fakt, że nie istnieje strona oficjalna tej organizacji jest sporym mankamentem w XXI wieku. Także naprawdę spokojnie, naprawdę warto, żeby trener tutaj... No, powściągnął troszeczkę swoje wodze fantazji i oskarżał nas o jakąś całą w ogóle tutaj zniszczenie, działanie przeciw KSW, przeciw UFC. No jest to po prostu śmieszne i naprawdę wydaje mi się, że z naszej strony i tak będziemy umieszczać informacje o PLMA, bo naprawdę no, nie ma tutaj z naszej strony jakiejś planowych działań przeciw tej organizacji. Jeżeli trener jej widzi, no to chyba tylko on to widzi i paru tam jego poklepywaczy na Facebooku. Dziękuję, bo się chyba za bardzo rozkręciłem już. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, jak absurdalne w ogóle są te zarzuty, bo okej, jesteśmy gdzieś tam powiązani w różny sposób i w tak młodej i takiej dyscyplinie, jak obecnie jest MMA, to ciężko jest to w ogóle tego uniknąć, ale no spójrzmy sobie wprost. Mirosław Okniński ma w tym momencie dwa portale, z którymi współpracuję, czyli MMA News i MMA.pl. I teraz znajdźcie na tych portalach 1/10 tej krytyki, która się przelała kiedykolwiek przez MMA Rocks pod kątem KSW. A jeśli już ktoś mówi, że MMA Rocks działa przeciwko UFC w Polsce, to ja mam pytanie, no gdzie były redakcje patronackie PLMMA, jak wspierały UFC, kiedy trzech Polaków walczyło w Sztokholmie? I jak to wyglądało w kontekście, jak w kontekście gali z trzema Polakami UFC w Sztokholmie, a przy jednoczesnym KSW, jak wyglądały media, które współpracują z PLMMA oficjalnie, a jak wyglądał MMA Rocks, który niszczył... Jak w ogóle można wpaść na pomysł, że MMA Rocks działa przeciwko UFC w Polsce? To jest tak debilne, to jest tak głupie, że aż po prostu mi jest... To jest coś, czego nie jestem w stanie zrozumieć, bo to jest nawet głupsze niż jak trener Okniński sugerował, że ja bym się cieszył z porażki Krzyśka Jotki. O Paweł, myślę, że... Paweł, nie płacz!
cytując pewnego znanego Forumowicza, myślę, że zamykam temat w tej chwili i tyle, przejdźmy do zepsułeś mi dowcip. Przejdźmy do zapowiedzi. No nie, nie ma zapowiedzi, bo że Pelema został przełożony, o tym nie poinformowaliśmy na naszej stronie. Natomiast... Natomiast na outro posłuchamy sobie kawałka, do którego wychodził... To było bardzo dobre, ale nie wiem, do jakiego kawałka wychodził trener Kliński. Puszczę coś z Fighters Areny, tak. Puszczę kawałek, do którego wychodził Alan Philpott, czyli Kanye West vs. The XX, Touch the Sky Remix. A my słyszymy się za tydzień na zapowiedziach przed tym natłokiem Gal, który jest w Mikołajki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Do widzenia.